Dzień dobry. Czwarty materiał z cyklu Wielka Zmiana, ponieważ to jest czas o tym mówić. Kilka słów wstępu. Czego dotyczy Wielka Zmiana? Przede wszystkim dotyczy naszego podejścia do procesu kreacji. Z wieków kreacji nieświadomej, no bo to my jesteśmy kreatorami, my to stwarzamy. Z dłuższego czasu kreacji nieświadomej, kiedy ktoś używał naszych zdolności kreacji, wyświetlając nam jakiś tam edukacyjno-ideologiczny plan, również medialny, również reklamowy, rozrywkowy, używał naszej wyobraźni, naszej mocy kreacji do kreowania swoich planów. Natomiast wielka zmiana dotyczy tego, że my poprzez naukę, w jaki sposób kreujemy, poprzez wejście w siebie i rozpoznanie pewnych nieświadomych wzorców po to, żeby świadomie kreować. I dzisiaj chciałbym rozwinąć te wątki z poprzednich trzech materiałów, z tym, że bardziej przyziemne. Tam były komentarze różne, ale no. Każdy ma prawo pisać, co chce. I teraz tak. Dziś chciałbym powiedzieć o uzależnieniu i o traumie. Tematy bardzo dosyć powszechne, mocno eksploatowane w systemie, który odchodzi. Oraz o tak zwanym pozycjonowaniu w kreacji. To jest podstawowe pojęcie w samorozpoznaniu, w samopoznaniu własnej pozycji. Z jakiej pozycji kreujesz, z jakiej pozycji percepcja następuje. Zacznijmy od uzależnienia. Tutaj kilka słów podziękowania dla mojego przyjaciela Arka, wizjonera, z którym rozkminiamy Human Design od kilku lat. W zasadzie to ja go zaraziłem kilka lat temu tematem Human Design. Natomiast on to, mówiąc kolokwialnie, rozkminił na takim poziomie, że teraz ja się od niego uczę. Także to bardzo korzystna wymiana. Natomiast dzięki Arkowi, Arek, szacun, przyjaźń dla Ciebie, uzyskałem dzięki jemu wglądowi i analizie, dostrojeniu się do jego wglądu na temat uzależnienia, też pewne sprawy mi się wyświetliły, więc to jest taki nasz wspólny przekaz, z tym, że z inspiracji Arka. Mianowicie, uzależnienie, tak? Podstawowa rzecz, w której spędzasz pierwszych kilka lat swojego życia. No przecież każdy widział, każdy wie, każdy to przeżył, no może nie pamięta. Przez pierwszych kilka lat życia jesteś totalnie bezradną istotą, całkowicie uzależnioną od mamy. Całkowicie. Z czasem ten proces, uczysz się chodzić, uczysz się ubierać, uczysz się myć zęby, uczysz się jeść. No, myć zęby to może później, no ale zaczynasz od łyżeczki, tak, trzymania kubka. Krok po kroku pierwotne uzależnienie, kiedy jesteś totalnie bezradną istotą, która w zasadzie nic nie kuma z tego, co się dzieje na wokół i jest całkowicie obsługiwana przez mamę. Stopniowo, w sposób naturalny zamieniasz pozycję całkowitego uzależnienia. To jest właśnie pozycja w kreacji. To jest dosyć dobrze zobaczyć to. Z pozycji całkowitego uzależnienia od mamy, jako sesek, jako noworodek, jako małe dziecko, krok po kroku zdobywasz własną kompetencję. Na przykład uczysz się chodzić. Po czym uczysz się jeść? Jakoś tam. Po czym kolejne, no już to jest proste, już nie będę wymieniał. Umiejętności zdobywasz w sposób ewolucyjny, naturalny. Oczywiście za zachętą mamy, ulegając jej sugestiom, zrób to tak, no spodenki to wiesz, tył naprzód założyłeś, zdejmij mi jeszcze raz załóż, zobacz, tu poznajesz przód, tu poznajesz tył i tak dalej, i tak dalej. Ona też cieszy się, jak dziecko zdobywa kompetencje, pomijając to, że fakty są takie, że przez pierwszych kilka lat życia dziecka matka jest jego totalną niewolnicą. Tego zdaje się nikt nie dostrzega.
to jest taki temat tabu, tak? Taka jest fakt. Ty jesteś całkowicie uzależniony od matki. Ona jest współzależniona, bo bez ciebie, bez niej nie przetrwasz. I ona dobrze o tym wie. I teraz, w momencie, kiedy ten proces przebiega w miarę w sposób naturalny, taki ewolucyjny, to powoli przechodzisz z pozycji całkowitego uzależnienia na pozycję częściowego uzależnienia, po czym na pozycję mniejszego uzależnienia rosnącej niezależności, która się wyraża w zwyczajnej, codziennej kompetencji prostych rzeczy typu jedzenia, ubieranie się, higiena, obsługa do powiedzmy momentu połowy przedszkola, kiedy już zaczynasz wchodzić w interakcje z rówieśnikami, już mając pewnego typu kompetencje. Tak? I teraz, jeżeli to się odbywa w sposób, już trzeci raz mówię, bezkonfliktowy, bezstresowy w miarę, bez jakichś dramatów, to uzależnienie powoli zanika. Powoli zanika, zostaje zastąpione kompetencją. Natomiast są sytuacje różnego typu, gdzie ten proces zostaje w pewien sposób zaburzony. I oczywiście, bez mamy też się nauczysz ubierać, czy tam przy opiekunce, czy przy samym ojcu, czy dziadku, babci i obsługiwać siebie, no bo to jest naturalny proces wzrastania dziecka, tak? Ono chce być niezależne, chce być dumne z siebie, chce być kompetentne przede wszystkim. Natomiast może tak się zdarzyć, że to pierwotne uzależnienie, które wyssałeś z mlekiem matki, pewne ślady zostaną za tym w postaci tęsknoty, w postaci niespełnienia, w postaci, no mama mnie lepiej ubierała, tak, mama mnie fajniej karmiła, a ty to coś. Różne sytuacje są w życiu. Dam wam prosty przykład. To każdy z was pewnie to widział. To w wielu rodzinach następuje. Tak, żeby zrozumieć, czym jest pozycja uzależnienia i pozycja kompetencji niezależności. Wyobraź sobie taką sytuację. Niemowlak raczkuje, tak? Ma roczek kilka miesięcy, półtora, może tam trochę więcej, trochę mniej. Raczkuje, bierze wszystko do buzi, raczkuje. I w pewnym momencie w nim jakiś zew się pojawia, pewien instynktowna odwaga, że nagle podnosi się i na tych nóżkach pierwszy raz w życiu staje na nogach, robi pierwsze kroki, przewraca się, co jest bardzo dobre, bo się uczy przewracać, to jest podstawowa umiejętność, przyda mu się wielokrotnie w życiu, po czym znowu wstaje samo z siebie, tak jakby dojrzewa wewnętrznie do tej odwagi, do tego zewu bycia niezależnym, tak, chodzenia na dwóch nogach, tak jak starsza siostra czy starszy brat. I to jest obraz sytuacji naturalnego wychodzenia z uzależnienia. W pewnym momencie po prostu czujesz, mama, to ja już sam zjem, tak? Już mi nie wpychaj. Mama, to ja już sam się ubiorę. Dobrze? Dobrze. O, popraw koszulkę, bo ci wystaje ze spodni. Mama, zobacz, zawiązałem trampki. Dobrze? No bardzo dobrze. Brawo, synku, czy tam córeczko. Mama, zobacz, uczesałam sobie te kucyki. No pięknie, no pięknie, bardzo ładnie uczesałaś. To załóż jeszcze sobie takie fajne kokardki. To następuje naturalnie. Natomiast zobacz taką sytuację, która się często zdarza. Ambitny, nadambitny ojciec, nadambitny dziadek uznaje, że o, on już jest tak duży, a jeszcze nie chodzi. Syn sąsiada już chodzi. Czy córka, wszystko jedno. I bierze tego niemowlak, to malutkie dziecko, półtora roczku powiedzmy, plus minus. Bierze go pod pachy, za rączki i uczy go chodzić. On uczy dziecko chodzić. Zobacz, jacy niektórzy ludzie są pozbawieni wyobraźni. Zwłaszcza faceci. Kobiety nie są takie głupie. Kobiety są dużo mądrzejsze. I teraz zobacz, jaka pozycja w tym dziecku powstaje, kiedy ono nie ma okazji samo z siebie wyrazić własnej decyzji, instynktownej, emocjonalnej decyzji,
i odwagi. Wstaje i już powstaje w nim pewien rodzaj dumy, pewien rodzaj kompetencji. O, teraz chodzę, już nie muszę raczkować, kurzy wąchać. No to ja teraz żartuję oczywiście. On jest już panem swojego życia, bo on już chodzi. Natomiast ten mądry ojciec czy dziadek, on przyspiesza ten proces. I teraz tak, prowadza tego dzieciaka w tej weftę po salonie, po korytarzu. I w jakiej pozycji to dziecko się odnajduje? Jeszcze nie gotowe, żeby wstać, zaryzykować upadek, znowu wstać. Natomiast prowadzane, tak? Noga za nogą, noga, nawet się nie przewróci, bo jest trzymane. Jaka jest jego pozycja? To jest pozycja totalnego uzależnienia, tak? Czego ono się uczy? Własnej odwagi, ufaniu sobie, swojemu instynktowi, czy pozycji zależności? Na przykład, żeby móc chodzić, ktoś musi mnie podpierać. No bo przecież naturalnym zjawiskiem jest lęk, tak? Przecież ten dzieciak, który sam staje, on też się boi, ale pokonuje ten strach, bo chce chodzić, ciągnie go. To ciało już jest gotowe. Natomiast ten, który jeszcze jest niegotowy, a ktoś go ciągnie za ręce do góry i noga za nogą, zmusza go do chodzenia. Gdzie jest ta odwaga? Nie powstaje. Ale za to w momencie, kiedy nie jestem gotowy być te 70 centymetrów czy pół metra nad ziemią, bo raczkuję od półtora roku, pojawia się lęk, tak? Co to jest? Lęk i zdanie na kogoś, przymus. I to jest mniej więcej pokazanie jednego z wielu możliwych sposobów braku przejścia z pozycji całkowitej zależności jako noworodek, jako małe dziecko, do stopniowo rok po roku przechodzenia w kompetencje, powiedzmy, bycia już takim większym dzieckiem, niezależnym, które się samo obsługuje, samo sobie daje radę. Oczywiście pod nadzorem mamy, pod okiem mamy ojca, ale już samo to robi i ono jest dumne z siebie, tak? Uzyskuje wejście w życie jako niezależny, kompetentny człowiek. Natomiast w momencie, kiedy to zostaje przerwane w jakiś sposób, to uzależnienie pierwotne małego dziecka zostaje w jakiś sposób, nie jest zamknięte, nie jest dopełnione, nie przechodzi procesem w proces kompetencji. Tak jak z tym dzieckiem, które przymuszane jest do chodzenia, wbrew swojej dojrzałości, tak, swojej decyzji. I teraz, jak zobaczymy ten proces, to wtedy zupełnie inny sposób spojrzymy na uzależnienia, które są powszechne, od różnych rzeczy, od wszystkiego się można uzależniać. Jest bardzo wiele osób pouzależnianych od czegokolwiek tutaj. Nie ma znaczenia od czego. Czy to jest hazard, czy substancje chemiczne, czy pieniądze, pozycja społeczna. Nie ma znaczenia. Czy relacje, czy jedzenie, bardzo powszechne, słodycze. To jest ten instynktowna tęsknota do przerwanego procesu bycia uzależnionym, bycia zależnym, dostawania poczucia bezpieczeństwa z zewnątrz, kiedy nie odbył się proces zdobywania własnego poczucia bezpieczeństwa poprzez własną kompetencję. O, już umiem się sam ubrać, umiem sobie sam zawiązać buty, umiem zjeść, daję sobie radę. I tutaj ja bym proponował taki proces wewnętrzny, proces takiej koncentracji, chwili relaksu, chwili odpoczynku, żeby zobaczyć, na przykład, masz, dajmy na to, nic nie sugeruję, ale masz jakieś uzależnienie, z którym sobie nie radzisz, które po jakimś czasie staje się destruktywne, staje się niewygodne. I oczywiście w naszym przestrzeni informacyjnej starego systemu jest masa sposobów na radzenie sobie z uzależnieniami. No z tym, że jakoś raczej nieskuteczny. Natomiast jeżeli zrobisz to z pozycji kreatora, czyli zobaczysz swoją pozycję, co to uzależnienie ci daje, jakiego typu powtarzalne poczucie bezpieczeństwa, z którego
powiedzmy, nie miałeś okazji powoli, krok po kroku wyjść pod okiem mamy i taty, kiedy cię nadzorowali. Wiesz, ładnie założyłeś te spodenki, ale zobacz, z przodu są wypukłe, a z tyłu ciasne, czyli są tył naprzód. Zdejmij i założ jeszcze raz, tak? Łagodnie, spokojnie. No i ty się uczysz. A, rzeczywiście, no tak, z tyłu jest wypukły dres, no to ma być z tyłu, a nie z przodu. Głupi przykład, ale życiowy. Czyli możesz w introspekcji popatrzeć, co to uzależnienie załatwia ci w życiu. Jaką tęsknotę za czymś, czego nie miałeś okazji przeżyć jako proces decyzyjny, że ty już chcesz chodzić, ty już chcesz sam jeść, ty już chcesz sam się ubierać, ty już chcesz sam tam po kolei, są dziesiątki czynności. To jest bardzo skuteczne, no jak każdy proces introspekcji, każdy proces poznawania siebie samego, poznawania swojego wewnętrznego świata, odkrywania swojej pozycji, tak? Bo to każde uzależnienie w dorosłym życiu to jest pewnego typu pozycja. I zobacz tą pozycję, bo ty kreujesz swoje życie z pewnej pozycji. Na ile ona jest roszczeniowa? Na ile jest pozycją ofiary? Kogoś porzuconego, kogoś zaniedbanego, który był zdany na siebie i tęskni za poczuciem bezpieczeństwa z wczesnego dzieciństwa. Instynktownie, no on tego nie pamięta. Także to, no to jest trudny temat, ale w momencie, kiedy przechodzimy, czy jesteśmy wręcz pchani do przejścia z pozycji kreowania w sposób nieświadomy, na bazie podprogowych informacji, podprogowych manipulacji, do kreowania w sposób świadomy, to ta kompetencja uczciwości samemu ze sobą, rozpoznania własnej pozycji w przypadku uzależnienia, bez oceny, bo tak naprawdę wysysamy uzależnienie z mlekiem matki i przez kilka lat jesteśmy kompletnie bezradni. Tu nie wolno oceniać, bo każdy z nas to przeszedł. No zobacz sobie półroczne dziecko. No przecież ono bez matki dobnie przeżyje. No może półtorej, góra. To jest immanentne. Z tym, że w momencie, jak przechodzisz przez to w sposób naturalny, w zgodzie z własną dojrzałością, własną decyzją, to przechodzi, tak jakby wysyca się i wchodzisz w niezależność z uzależnienia. Natomiast jeżeli tam są jakieś takie dziwne historie, jak ta, o której przytoczyłem, że ktoś cię na siłę uczy chodzić, to czasami ta pozycja nie rozwija się, tak? Fiksuje się. I teraz drugi temat, pozornie związany z pierwszym, czyli z uzależnieniem, ale w gruncie rzeczy niewiele związany. Trauma. I tu również z pozycji kreatora, z pozycji odpowiedzialności za swoje życie, z pozycji faktu, że ty to kreujesz. Zobacz, dosyć często spotykana sytuacja, urazy jakieś. Masz jakąś traumę, coś tam się zdarzyło. Pracujesz z radykalnym wybaczaniem, pracujesz z miłosierdziem, pracujesz z wybaczaniem. I to nie skutkuje. No bo niewłaściwej osobie wybaczasz. Ten ktoś, kto cię, powiedzmy, potraktował instrumentalnie, już tak delikatnie. Okej, ale istotą traumy nie jest ta osoba i to, co się zdarzyło, tylko istotą traumy jest twoja pozycja wobec siebie, jak ty odnosisz się do siebie w tej sytuacji. Istotą traumy jest to, że ty masz wyrzut do siebie lub zgrzyt ze sobą, że ty pozwoliłeś na to. Dałeś się nabrać, dałeś się wciągnąć, dałeś się omotać, dałeś się, nie wiem, uwięzić, zdradzić, cokolwiek, pobić. Różne są sytuacje, tak? Ty do siebie masz żal, do siebie masz złość. Tamta osoba nie ma żadnego znaczenia, bo to ty z sobą robisz proces kreacji. Ty z sobą masz jasną pozycję.
tak? Pozwoliłem się coś tam, sobie coś zrobić. Jak mogłem dać się tak nabrać, tak zmanewrować. No taka jest, to jest moja propozycja. Rozważcie to, przecież to jest tylko moje zdanie. Świadoma kreacja, czyli rozpoznanie realnej swojej pozycji, zarówno w stosunku do uzależnienia, jak i w stosunku do traumy, że tutaj w przypadku traumy tu nie chodzi o to, co się wydarzyło, o to, kto to zrobił. Rozważanie to, jak mógł, to nie ma sensu, to nie ma żadnego sensu. Zdarzyło się to, co się zdarzyło. I teraz zobacz swoją pozycję w tym momencie, jak to się zdarzyło. Co ty z tego wyniosłeś? No, przeżyłeś to, dlatego masz traumę, bo jakbyś nie przeżył, to byś był świętej pamięci kimś tam, ofiarą czegoś tam. Więc powiedzmy, że dałeś sobie z tym radę. Ale czy dałeś sobie radę z jasnością wobec siebie, jak mogłem pozwolić dopuścić do takiej sytuacji, że to się zdarzyło. To jest istota pozycjonowania w pozycji kreacji. I tutaj też jest aspekt roszczeniowy, aspekt ofiary, tak samo jak w uzależnieniach. Nadmiernie rozdmuchiwany przez dotychczasowe szkoły radzenia sobie z tym. Samo ustawienie typu wybaczanie kompletnie nieskuteczne. Bo ty nie tej osobie masz wybaczyć, tylko siebie zrozumieć, zobaczyć swoją pozycję, o co tu chodzi w tej traumie. Do siebie masz wyrzut, do siebie masz złość. Jak mogłeś dopuścić do tej sytuacji? I to ciągniesz ze sobą, czyli jasność samemu ze sobą. Załatwienie tego ze sobą. Tak, akceptuję. Jestem wściekły sam na siebie, że mogłem dać się tak wmanewrować, tak oszukać, tak wykorzystać, tak, tak dalej, tak dalej, tak dalej. To są codzienne sytuacje. Tak pobić. No, wiecie o co chodzi. Sobie, z sobą masz to załatwić. Zaakceptować tą wściekłość, tą złość. Poczucie niższości. Czyli też roszczeniowość pozycji ofiary. To jest podstawowe rozpoznanie pozycji kreacji w oczyszczaniu przedpola z tyłu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego. Trzymam kciuki na naszej nowej ziemi. Teraz jak to się włączy. Dobra.